Witam was bardzo serdecznie, oczywiście Rafa z tej strony, a w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać nowe sekretne kule, które pojawiły się na mapie i okazuje się, że mają one duże znaczenie co do fabuły. Okazuje się również, że wiemy, gdzie jest siódemka, która przez bardzo długi czas znikała z mapy, no i znamy lokację siódemki, także w dzisiejszym odcinku tego wszystkiego się dowiecie. No i czego się jeszcze dowiecie? Dowiecie się, co w dzisiejszej aktualizacji, ponieważ dzisiaj mamy mieć aktualizację i będzie to ostatnia aktualizacja i słuchajcie, jeśli będziecie chcieli podsumowanie tej aktualizacji, koniecznie zostawcie łapę, no i subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby nie pominąć niczego. I tak widzowie, przejdźmy do tematu numer 1. Temat numer 1 jest bardzo ciekawy, bo wracamy sobie tutaj do naszych motylków. Jak wiecie, motylki pojawiły się swego dnia na mapie, no i mieliśmy niebieski motyl, mieliśmy niebieską kostkę oraz mieliśmy niebieski plecak. Później mieliśmy fioletowego motyla, fioletową kostkę oraz fioletowy plecak. Mieliśmy również złotego motylka, złotą kostkę i złoty plecak. Oczywiście wersję tego samego plecaka. Okazuje się, że mamy jeszcze taki czerwono-pomarańczowy motyl, który lata po całej mapie. One czasami się respią w różnych miejscach. I nie mamy czerwonej kostki, ale mamy za to taki czerwono-pomarańczowy plecak, jeśli chodzi właśnie o edycję. I co się okazuje? Słuchajcie, czerwona kostka w sezonie 8 była pod mapą. Dużo osób myślało, że ej, to jest na pewno jakiś błąd, tak nie powinno być, o co tutaj chodzi. Ja też wtedy to nie wierzyłem, że mamy jakąś kostkę pod mapą, ale faktycznie było coś pod mapą i tutaj Hypex właśnie pisze o tym, że ta kostka może być tak jakby odzwierciedleniem tego czerwonego motyla oraz tego czerwono-pomarańczowego plecaka. No wszystko tutaj zaczyna nam się zamykać w jedną całość. Jestem ciekaw, co będzie dalej i tu mamy jeszcze taką ciekawostkę na tym zdjęciu, że niebieska kostka była na miejscówce Jonesiego, a czerwona była pod mapą. I dalej, co do fabuły, słuchajcie, okazuje się, że wyciekł pewien ekran wczytywania i okazuje się, że Fortnite utworzył właśnie ten ekran, który wam się wyświetla i postanowił, że po prostu nie wypuści tego ekranu. Dlaczego? No być może ze względu na to, że jest to czarno-biały ekran z bohaterami, którzy przegrali, czyli z Ayo, i ich już nie ma, ale okazuje się, że być może w kolejnym sezonie oni jeszcze wszyscy powrócą, bo cofniemy się w czasie. Oczywiście nadróbcie odcinek co do sezonu, wszystkie odcinki nadrabiajcie, które oglądaliście. Także Epic Games utworzył taki ekran, ale go po prostu nie wydał. Wydaje mi się, że ze względów jakoś wizerunkowych, nie wiem jak to połączyć, napiszcie co wy o tym myślicie. Co do aktualizacji, dzisiaj ma być aktualizacja i jest dzisiaj środa, wtedy kiedy wy to oglądacie. No i dlaczego aktualizacji nie było wczoraj? Słuchajcie, zawsze aktualizacje są we wtorki i według Hypexa we wtorek aktualizacja nie odbyła się z tego powodu, że mieliśmy właśnie turnieje w grze. Mamy turniej o skina, no i ten turniej odbywał się w czasie wtedy, kiedy mieliśmy właśnie dostać aktualizację, więc nie wtorkowa aktualizacja, a dzisiejsza. Także mam nadzieję, że w dzisiejszym dniu ta aktualizacja faktycznie się odbędzie, bo wtedy, kiedy ja to nagrywam, nie mam jeszcze 100% wiadomości na ten temat. Epic Games działał nad portalami. Słuchajcie, portale, dokładnie tak, portale z sadzonek. Miałem kiedyś taki odcinek, w którym pokazywałem wam, jak to dokładnie ma wyglądać, ale okazuje się, że nie zostało to wydane, czyli nie było tych portali sadzonkowych i one prawdopodobnie będą dopiero w przyszłości. Tutaj Hypex mówi, że właśnie to już miało być w chapterze 2 sezonie 5, ale Epic Games po raz drugi te portale po prostu przesunął. No i tak jak mówię, one miały być teraz w sadzonkach, ale okazało się, że jeszcze tego nie dostaliśmy, więc na dniach, może nie tak na dniach, na kolejnych miesiącach powinniśmy te portale dostać. Ciekawostka kolejna jest taka, że Epic Games postanowiło, że będzie miało współpracę z krzesłami. Ja wam pokażę, jakie mam krzesło. Ja mam krzesło, które wygląda w ten sposób. No i mam po prostu najzwyklejsze krzesło z IKEA, ale okazuje się, że Epic Games wydał swoje krzesła wraz z Secret Labem. Nie ukrywam, że są to mega drogie krzesła, bo kosztują razem chyba $700. Także no nie wiem, kto na to sobie pozwoli, ale $700 jest to kupa kasy. No ale jak ktoś chciałby mieć takie krzesło, no to wam się tutaj wyświetla, jak ono wygląda i tak dalej. Także no wydaje mi się, że trochę za drogie, jakby było za połówkę, no to być może sam bym to kupił. Następnie z mini ciekawostek, w dniu wtorkowym, czyli w dniu wczorajszym, zostały wyłączone zadania o darmowy zbierak, czyli trzeba było wbić na mapkę, żeby na przykład odblokować zbierak. Ja na przykład tego w ogóle nie robiłem. Za dużo ostatnio jest darmowych rzeczy i po prostu no mi się odechciało robić jakieś questy o darmowe rzeczy. Napiszcie, czy wam udało się zdążyć przed tym, zanim oni to tak naprawdę usuną. W sensie no, już usunęli. Jakby ktoś przeoczył, w dniu wtorkowym powrócił Inferno pakiet, czyli pakiet czerwonego gościa w garniturze.
jeden z moich ulubionych skinów. Oraz dostaliśmy jeszcze taki jeden pakiet. No ja raczej tego pakietu bym nie kupował. On jest taki średni. Jeśli komuś się podoba, no to sorry, ale no mi się po prostu nie podoba. Także takie dwa pakiety powróciłem, można powiedzieć, na sam koniec tego sezonu. Inferno pakiet kosztuje $12, więc nie jest to aż taka duża cena. W porównaniu do krzesła za 700, no to kropla w morzu. Ale wróćmy sobie jeszcze do tych krzeseł. Słuchajcie, z tymi krzesłami jest trochę drama, dlatego że Epic Games dał im skórkę. W sensie, jeśli kupisz fotel, dostaniesz skórkę do broni. Skórkę do broni. No to kupisz komiks i dostaniesz dużo lepsze rzeczy. Za komiks kosztuje około 15 zł. I okazuje się, że Epic dał skórkę, która była do kupienia w tamtym roku. I jako, że ona jest do kupienia w tamtym roku, to znaczy, że nie jest ekskluzywna, więc być może w ogóle ta skórka nie będzie ekskluzywna. A fotel kosztuje 700. Ale moim zdaniem Secret Lab powinien i tak się cieszyć, że w ogóle dostał taką współpracę. Więc wydaje mi się, że skórka jest tu, no załóżmy, to odpowiada temu, co zyska firma, a co zyska Epic. I teraz wróćmy sobie do naszej fabuły. Pan Donald Musztarda, czyli nasz ulubiony gość epikowy oraz jego brat. Ja bardzo jego brata lubię. Musztard Play, Mustard Play, dokładnie. Słuchajcie, dał 2 dni temu takie coś. Wy teraz widzicie tutaj właśnie tego motyla, tego rifta rozrywanego i coś do niego, załóżmy, się wlewa czy wydobywa. Moim zdaniem świetnie pasuje to do koncepcji powrotu w czasie, czyli co by to miało być, widzowie? Czyli miałoby być to coś takiego, że tak jakby w tych riftach, w tym czasie, ja to bardziej tak sobie wiążę, no coś jest grzebane, załóżmy, ale to jest tylko mój wymysł, zobaczymy, co się wydarzy. Także kolejne rzeczy od pana Donalda Musztardy są już z nami. I ostatnie, o czym sobie pogadamy, to wy tutaj teraz widzicie tweeta i ja wejdę do gry i zobaczę, czy mi coś takiego w ogóle się wyświetla. Mamy tutaj 2 odpowiedzi na to, co tak naprawdę do dzisiaj nas nurtowało, czyli gdzie jest 7 oraz, no w ogóle to drugie pytanie to nas nie nurtowało, tylko mamy coś ciekawego. Źle to trochę powiedziałem, wejdźmy do gry. My teraz, widzowie, jesteśmy w grze i jak możecie zauważyć, ja te zadanie mam zablokowane, więc ja wam tego nie pokażę dokładnie, jak to wygląda. W sensie pokażę wam to w trochę inny sposób. Jesteśmy na kanale Perfect Score i jak teraz możecie zobaczyć, on wykonuje wszystkie te zadania po kolei. I tutaj ogółem w całych tych zadaniach dostajemy odpowiedź na to, co stało się z 7. Według tych zadań, według tych dialogów, 7 jest pod mapą. I tak jak tutaj teraz możecie zauważyć, mamy różne obłoki, takie kule. Ja do końca nie wiem, co to dokładnie jest, ale to pojawiło się właśnie obok punktu zerowego i w tym zadaniu musimy to pozbierać. I okazuje się, że naukowiec bada jakąś dziwną substancję, która pojawiła się na mapie, ale jak wiecie, my jeszcze żadnej substancji nie dostaliśmy. Także być może w dzisiejszej aktualizacji dostaniemy coś więcej na ten temat. Także jeśli chodzi właśnie o wygląd tych kul energii, tak bym to nazwał, tutaj możecie to wszystko zobaczyć i to jest po prostu w zadaniu fabularnym. Zaczyna się dziać, a do końca sezonu zostało bardzo mało czasu, także jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje, pamiętajcie o łapce, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o kodzie Evela. Trzymajcie się, na razie, piona!